W Zawierciu w Pałacyku Szymańskiego 12 grudnia o godzinie 17 odbyło się kolejne spotkanie cyklu Tajemnice Przeszłości. Tym razem tematem spotkania była tajna polityczna gra. Wykład poprowadzony przez doktora nauk humanistycznych Marcina Janeczka dotyczył zamachu na papieża Jana Pawła II. Wydarzenie miało miejsce 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie. Była godzina 17:17, niektórzy podają 17:19. Kto strzela? Dlaczego strzela się do osoby duchownej, która potencjalnie nie ma związku z polityką? Dlaczego zapadł wyrok na polskiego papieża? Napastnik przyszedł na plac Świętego Piotra. Na tym placu było około 15 tysięcy ludzi. Były zrobione wąskie alejki, gdzie samochód CV1 mógł przejechać z papieżem, który pozdrawiał swoich wiernych. Do tej pory nikt czegoś takiego nie dokonał, żeby wejść w tłum ludzi, oddać strzały celne papieża. Trzeba bardzo blisko podejść. Pamiętajcie Państwo, że wśród ludzi są ukryci agenci normalnie ubrani. W dresach, koszulach, nie w garniturze. Pośród tych ludzi są agenci, którzy obserwują cały czas na okrągło, kto się zbliża. Dlaczego temu napastnikowi udało się wejść z broni i oddać strzały? Jak to było możliwe? Historia wspomina o jeden napastniku, było ich co najmniej dwóch. Człowiek, który mierzył do papieża, mierzył w głowę, był zawodowcem. Dlaczego nie trafił? Nie strzelił w ogóle. Tylko dlatego, że papież w pewnym momencie pochylił się nad dzieckiem. Odłożył broń, ale 30-letnia kobieta stojąca obok napastnika była nauczycielką, zobaczyła go. Chciał go złapać za rękę, on się odsunął i oddał dwa strzały. Ranił papieża w ramię i brzuch. Brzuch był najbardziej niebezpieczny. Po czym zaczyna uciekać. Kobieta, ryzykując własne życie, rzuca się na napastnika. On, pozbawiając się broni, rzuca broń pod furgon pocztowy. Krzyczy: solo, solo, jestem sam, jestem sam. Podaje fałszywe nazwisko. Na spotkaniu można było uzyskać odpowiedź na pytania takie jak m.in. dlaczego napastnik nie uciekł, tylko dał złapać się kobiecie? Jak to się stało, że Polak został wybrany na najwyższe stanowisko w kościele? Co papież miał wspólnego z polityką, a przede wszystkim dlaczego strzelano do Jana Pawła II? W Pałacyku Szymańskiego poruszony został również temat papieża Jana Pawła I, który zmarł 33 dni po tym, jak objął urząd papieski. Za tym wydarzeniem także może kryć się teoria spiskowa. Takie spotkania cieszą się zainteresowaniem mieszkańców. Są tutaj tacy miłośnicy historii, którzy chętnie przychodzą i na przykład dopytują o bardziej szczegółowe informacje? Tak. Są. Mam stałą widownię. Oni są zawsze niezawodni, przychodzą. Dochodzą też młodzi ludzie, co bardzo mnie cieszy. Zaglądają też lokalni politycy, więc to jak najbardziej się rozwija i ma swój sens. Ta historia, myślę, że zainteresuje wszystkich. Są to ciekawostki, są to śledztwa historyczne poprowadzone z różnych wydarzeń historycznych. Jest to oprawione oczywiście pokazem zdjęć czy filmami. Ja staram się jak najlepszy sposób pokazać tą stronę historyczną, fakty i mity, które dotyczą danego wydarzenia. Kolejne spotkanie z cyklu Tajemnice Przeszłości odbędzie się w styczniu 2019 roku, również w Pałacyku Szymańskiego. Jak mówi Marcin Janeczek, tematu wykładu jeszcze nie poda, lecz serdecznie wszystkich zaprasza, ponieważ ma jeszcze wiele ciekawych pomysłów.